proszę Państwa, w przyszłym roku, no w tym roku też, jeszcze możemy zbierać korzenie mniszka, także będę się rozglądać po tych wszystkich łąkach, pastwiskach, czy Was tam zobaczę. Kopiemy korzenie mniszka jeszcze w tym roku, bo naprawdę mamy piękną pogodę. Jeszcze cały czas widać liście mniszka, prawda? Tak jak Wam mówię, widziałam jeszcze kwiatuszek, więc poznacie, każdy zna tą roślinę, prawda? Mniszek, czyli mlecz, muchawce, to wszyscy wiedzą. Więc po tych listkach zobaczycie, gdzie ta roślina jest, wykopujecie sobie, pamiętajcie zawsze, tego zapomniałam powiedzieć, to jest bardzo ważne. Jak już wykopiecie te korzenie, to zasypcie pięknie tą dziurę, nie zostawiajcie takich jam. Trzeba, na przykład, trzeba do przyrody naprawdę z wielkim szacunkiem podchodzić. Jeżeli już znajdziecie tą roślinę leczniczą, podziękujcie tej naturze, że to jest. To nie tak, że się rzucamy i po prostu rwiemy garściami, bo znaleźliśmy. Nie. Trzeba później po sobie posprzątać tą dziurę, zakopać, prawda, wygładzić. Zbieramy rośliny lecznicze. I słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz. Muszę o tym powiedzieć. Jak już sobie nazbieracie tych roślin leczniczych, już wychodzicie z tego lasu czy z tej łąki, proszę Państwa, wyciągamy z jednej kieszeni jeden duży worek, z drugiej kieszeni drugi duży worek. A po co nam te worki, jak myślicie? Zbieramy śmieci, tak. Całą drogę powrotną do naszego samochodu czy roweru zbieramy śmieci. Kto przyjechał rowerem, dopuszczam jeden worek. Kto samochodem, dwa, a nawet trzy. I całą drogę powrotną zbieramy wszystkie butelki, plastikowe, szklane, wszystko, co możemy do tych worów zebrać. Czasami zobaczycie, że w takiej butelce szklanej, odwróconej zwłaszcza w ten sposób, jest mnóstwo żuków gnojarzy. One po prostu się tam topią, wchodzą do tych resztek piwa czy jakiegoś soku owocowego, jak ta butelka jest odkręcona. A kiedyś zrobię specjalnie oddzielny wykład o działalności żuka gnojarza, bo to, co on robi w lesie, to jest po prostu niepojęte. Nie macie zielonego pojęcia, co robi żuk gnojarz dla naszego lasu. I nieraz ja po prostu no płaczę nieraz, bo pół butelki od piwa żuków gnojarzy, oczywiście nie żywy. No. Także wracając do samochodu, zbieramy śmieci. Każdy zielarz, każdy grzybiarz, każdy miłośnik natury ma obowiązek święty przynieść do swojego samochodu dwa pełne takie wory śmieci po zbieraniu ziół. W ten sposób nie tylko dziękujemy naturze, że nam to dała, prawda, co tam rośnie, ale też ja uczę wszystkie osoby chore na choroby ciężkie, w tym choroby nowotworowe. Zbieranie śmieci jest bardzo ważnym zabiegiem dla waszego organizmu, dlatego że dajemy swojej podświadomości taki jasny sygnał, że my zaczynamy oczyszczanie. I to, że my zbieramy śmieci w naszym otoczeniu, to oczyszcza nas jednocześnie wewnętrznie. To jest takie jakby działanie na poziomie podświadomości. Jest to niezwykle ważne. I wszyscy moi pacjenci zbierają śmieci. I ja wiem, że nieraz idziecie po tych łąkach, lasach i no, brzydkie słowa się cisną na usta, prawda, że jak to ten czy ten mogli to zostawić. Ale proszę Państwa, patrzcie na to inaczej. Po co jeszcze dodatkowo zaśmiecony teren zaśmiecać swoim potokiem takich słów? To zrobił nie kto inny jak nasi bracia, więc posprzątajmy po nich, to my sami. Zbierzmy, nie przeklinajmy, tylko po prostu pozbierajmy te śmieci, spokojnie zanieśmy do swojego samochodu, przywieźmy do domu, posegregujmy, teraz każdy ma odpowiednie kontenery. A nawet cały taki wór można zostawić przy drodze, tam gdzie te śmieciary jeżdżą i to zbierają, prawda? Robimy to dla nikogo innego, tylko dla siebie samych. W ten sposób też dajemy światu sygnał, że jesteśmy gotowi na oczyszczenie. Także każdy od tej pory wraca z dwoma worami śmieci do swojego samochodu po zbieraniu ziół. Dobrze, a teraz bardzo proszę o pytania. Tylko pamiętajcie Państwo, że ja nie jestem osobą wszystko wiedzącą. Także bardzo proszę, słucham. To ja może pierwsze pytanie mam. Przepraszam, dobrze, proszę. Czy przy takim zbieraniu korzenia mniszka lekarskiego z ziemi nie ma takiego niebezpieczeństwa, że tam jakieś pasożyty w tym będą, czy coś? Nie, proszę Pani, nie ma. Tak, jemy to z ziemią. Człowiek od zarania dziejów zawsze tam dotykał ziemi, wkładał ręce do ust. W ten sposób budujemy własną odporność. Ja przynajmniej się tego nie boję. A oczywiście każdy może postępować według swoich własnych zasad. Znaczy ja mówię to dlatego, że ostatnio słyszałam pewien wywód lekarza, który opowiadał o tym, że na przykład w worówce
takiej leśnej w Polsce znajdują, mogą znajdować się jaja tasiemca. Bąblowca, tak? I że to jest bardzo, znaczy, że właściwie śmiertelna choroba. No i na tej podstawie, że tak powiem, zastanawiam się, czy załóżmy w tworzeniu takiego mniszka również. No to tam akurat tutaj takiego zagrożenia nie ma. Oczywiście zbieramy mniszek w miejscach czystych, żeby nie był skażony ołowiem, prawda, innymi chemikaliami. Więc tylko takie miejsca wchodzą w grę. Natomiast jest to część podziemna, tam na pewno nie będzie larw bąblowca, nie będzie zakażenia jaj bąblowca. Natomiast jeżeli chodzi o borówkę, widzi pani, człowiek jadł borówki od zarania dziejów. Natomiast jeżeli mamy wysoką odporność i odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku, to żaden bąblowiec nam nie groźni. Ale oczywiście, no trzeba myć. No, ale każdy musi sam po prostu po swojemu. Proszę bardzo. Czy wszystkie zioła przemogliwe w zamkniętych słoikach, czy są zioła, które w papierowych torbach? Tak, można też przechowywać w papierowych torbach, tylko trzeba często zaglądać do nich, czy nie zalęgają nam się jakieś pasożyty, prawda? Bo są różne takie, jak mole, takie mączniaki, rozkruszki, one lubią właśnie często wchodzić, jeżeli ziele jest w papierowym worku. A poza tym, jeżeli mamy ziele w takich słoikach szklanych, to możemy bardzo łatwo ocenić, prawda? Czy od czasu do czasu zajrzeć i widzimy na przykład, że nic tam nie ma. A poza tym, no ja przechowuję, bardzo lubię takie słoiki po kawie, co prawda absolutnie tego nie piję, ale dostaję to od różnych ludzi i one mają świetnie, bo pod pokrywką jest taka wkładka i w ten sposób bardzo dobrze zioła się przechowuje, bo w szczelnym opakowaniu. A poza tym przezroczysty, widać wszystko, co w środku jest. No najlepiej przechowywać w takich pojemnikach, a zwłaszcza jeżeli przeczytamy, że to jest ziele, że to jest surowiec olejkowy. A dobry plastikowy pojemnik? No, ja tak raczej uważam, że szkło jest bezpieczniejsze. Mówi pani, żeby zbierać z czystych terenów. Nie ma. Czy jest taka może mapa czystych terenów w Polsce? No muszą państwo sami poszukać. Ja uważam, że mamy w Polsce bardzo dużo czystych terenów. Ja naprawdę od wiosny do jesieni zbieram zioła i takie tereny moim zdaniem są. Trzeba samemu szukać. Jeszcze wrócę do, bo akurat no, dzięki YouTube'owi mojej ciekawości trafiłam do was. Mhm. Kiedy wysłałam pani wykład na temat właśnie działania oleju. I mam pytanie. Olej rycynowy. Zaskoczyła mnie pani działaniem tego właśnie oleju. Tak. Bo był używany właśnie w szpitalach przed badaniami, powiedzmy na przewodzie pokarmowym. W celach przeczyszczających. Ale się wtedy dawało 2-3 łyżki. Tak. Prawda? I teraz tak, skoro pani twierdzi, że takie świetne działanie ma, bo też to sprawdzę od zewnątrz i wierzy, pragnę uwierzyć w to. Mhm. Ale nie trzeba wierzyć. To ja myślę, trzeba spróbować. To ja myślę, tak. To ja myślę, że jeżeli się go podaje do ustnie, to on też ma działanie właśnie na przewód pokarmowy, tylko ja już zaczęłam próbować i tak sobie biorę nie codziennie, ale tak pół łyczka. No to świetnie, bardzo mi się to podoba. Czekamy w takim razie na rezultaty, które pani opisze. To znaczy, efekt jest taki, że no nie powiem, że mam trudności z wypróżnieniem, ale nie zawsze to tak łatwo jest. I działanie na przykład, jak jednego dnia koło południa sobie tak połknęłam te pół łyczka, no to efekt powiedzmy konieczności pójścia do ubikacji był na drugi dzień, powiedzmy za 24 godziny. Tak, bo tak właśnie olej rycynowy działa. Jego działanie przeczyszczające jest troszeczkę przesunięte w czasie. Tutaj proszę państwa, wyświetla się strona na Facebooku. Ja mam stronę Barbara Kazana Naturoterapia. Jakbyście państwo mieli jeszcze jakieś pytania, to przez tą stronę zawsze można te pytania zadać. Poza tym staram się co mniej więcej 2-3 dni umieszczać jakiś nowy post i zbieram wszystkie wasze pytania, które mi zadaliście, czy to messengerem, czy właśnie przez tą stronę i staram się odpowiadać, a nieraz nawet jakiś temat omawiam obszerniej. Natomiast o działaniu oleju rycynowego jeszcze innym też zamierzam powiedzieć, ale to jest temat już na cały taki godzinny wykład, bo on jeszcze ma działanie, o którym też się nie mówi, też bardzo cenne, no ale to po prostu temat trzeba omówić wyczerpująco albo wcale, przynajmniej ja tak mam. Czy proszę kliniczka również w zastosowaniu przerostu prostaty? Oczywiście, tak, przy przeroście prostaty, przy zapaleniu gruczołu krakowego. I wtedy co, też te
dokładnie tak samo. Polecam po prostu zajrzeć do źródeł, czyli to można znaleźć w internecie. Nexus My Cherries 2007, korzeń miszka lekarskiego lekiem na raka, George Kearns. Wszystko jest dokładnie opisane. On nawet tutaj podkreśla wagę tego, żeby zbierać samemu. On co prawda sobie założył taką swoją mini plantację, no ale to pewnie w jakimś tam swoim czystym terenie. Potrzebował szybko tego proszku. No, ale też podkreśla to, że trzeba zostawić odrobinę tej ziemi czy piasku, jakie to ma znaczenie, prawda? I że koniecznie trzeba to wykonywać, ten proszek własnoręcznie, czyli kamieniami tuc albo tym tłuczkiem. Takim w moździerzu, bo proszkowany w młynku do kawy nie ma takiego działania. To jest skuteczniejsze, bo tam jeszcze własny pot wchłonie się. I serce, proszę pani, które włożył ten człowiek w zbieranie tego. Ludzie mnie nieraz pytają, czy można ode mnie kupić ten proszek mniszkowy, czy można gdzieś skądś to wziąć, a ja mówię zawsze tak, słuchajcie, jeżeli ktoś ma raka, to czy dla niego jest jakimkolwiek problemem pójść sobie uzbierać korzeń mniszka? Przecież ci ludzie by zrobili wszystko. Oni do mnie mówią, że pani, ja bym zjadła kocią kupę, wszystko, żeby tylko wyzdrowieć. Naprawdę. No to jaki problem mają, żeby pójść sobie wykopać korzeń mniszka, ususzyć go i za dwa tygodnie już mieć gotowy? Wtedy jak ten ktoś idzie kopać tego mniszka, tak, nie myśli o problemach dnia codziennego i po prostu ku zdrowiu idzie pod względem psychicznym. Tak jest. To też jest, to też jest działanie terapeutyczne. Zgadzam się z tym. Może zapytam, bo tutaj właśnie jest bogaty w krzemionkę ten korzeń mniszka. Czy korzeń mniszka nie, natomiast ta ziemia, która na nim została, ten piasek, ta glina, są bogate w krzemionkę organiczną. Korzeń mniszka ma inne składniki. Warto o tym sobie poczytać właśnie, jakie składniki ma korzeń mniszka. I tak jak mówiłam, nie wiemy, który z tych składników działa przeciwrakowo. Wiemy tylko, że korzeń mniszka poprawia parametry krwi, a krew, wiadomo, jest tym płynem, który oczyszcza nasze komórki, który doprowadza do nich pożywienie, prawda? Który doprowadza do nich tlen. Więc prawdopodobnie jest coś takiego w tym korzeniu mniszka, co podnosi, poprawia właściwości krwi. I ta krew po prostu lepiej odżywia te komórki zdrowe, podnosi naszą odporność. A przecież Państwo wiedzą, że tak naprawdę nikt nikogo nie leczy. Żaden lekarz nas nie leczy, ani żaden naturoterapeuta nas nie leczy. Tylko my możemy wyleczyć wyłącznie sami. Trzeba tylko nacisnąć ten guziczek, włączyć ten mechanizm wspaniały, który każdy z nas posiada, ten mechanizm samonaprawczy, prawda? I organizm wyleczy się sam. Nawet mam tu gdzieś... O, przeczytam Wam. Borys Bołotow, bardzo znany autor książek, naturoterapeuta rosyjski, powiedział: nie ma lekarstwa na choroby. Istnieją zaś choroby spowodowane przez lekarstwa. Fałszywy jest pogląd lekarzy, że leczą choroby. Lekarz w rzeczywistości niczego nie leczy. Po dokonaniu właściwych zmian organizm leczy się sam. Jest to święta prawda. Lekarz może nas wyleczyć, jak nam zrobi operację. Na przykład po wypadku trzeba człowieka zszyć, prawda, czy coś tam wyciąć, bo coś pękło w środku, to tak, to jest leczenie, rzeczywiście. Ale cała reszta to jest po prostu wprowadzenie takich zmian, takich działań, żeby ten organizm sam zaskoczył, żeby sam się wyleczył. I mamy do tego specjalne predyspozycje, bo mamy naturalną odporność, mamy silny kwas solny w żołądku, mamy bariery ochronne, prawda? No i jeżeli włączymy to, no to jak to prawidłowo działa, to będziemy zdrowi. Wyleczymy się z najcięższych nawet chorób. A zioła na depresję? Już, chwileczkę. Zioła na depresję. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Co to znaczy zioła na depresję? Nie robi się ziół na choroby. Robi się mieszanki ziołowe dla danego konkretnego, ja to będę powtarzać do znudzenia tysiące razy nawet, dopóki Państwo tego nie zapamiętają. Nie ma mieszanki ziołowej na chorobę. Czyli nie można odpowiedzieć na to pytanie, jakie zioła na depresję. Ja dostaję setki takich pytań. Pani Barbaro, jakie zioła na depresję? Pani Barbaro, jakie zioła na hemoroidy? Po prostu nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo ten człowiek z depresją jest zupełnie innym człowiekiem niż ten człowiek z depresją i zupełnie innym człowiekiem niż ten człowiek z depresją. Dlatego dopiero jak się pozna danego człowieka, porozmawia z nim, wypyta go o wszystko, zapyta, co on je, czym on się leczy, co on do tej pory robił, to dopiero po takiej dłuższej rozmowie po wypytaniu, jakie on ma jeszcze choroby w swoim organizmie, prawda, a ten z depresją ma zupełnie inne choroby niż ten z depresją. Dopiero dla tego konkretnego, niepowtarzalnego, jedynego człowieka
układa się mieszankę ziołową. I mnie to najczęściej zajmuje około tygodnia, żeby wymyśleć dla tego człowieka po rozpatrzeniu wszystkich jego aspektów, jego zdrowotnych i chorobowych, żeby ułożyć dla niego odpowiednią mieszankę ziołową. Proszę. Zobaczycie u dzieci, co by pani poleciła, na przykład na owsiki czy na inne? No, jeżeli chodzi o oczyszczanie organizmu z pasożytów, to jest temat tak ogromny, że jak ja bym teraz zaczęła mówić, to byśmy stąd przez tydzień nie wyszli. Więc zrobię na ten temat na pewno oddzielny zupełnie program, dlatego że też nie można powiedzieć, co na robaczyce, bo owszem, jest wiele takich preparatów uniwersalnych czy ziół uniwersalnych, ale to też nie da się powiedzieć, że wszystkim można zastosować to samo. A przy menopauzie? No i podobnie. Podobnie, oczywiście są fitohormony dla tych osób, które nie chcą już tej terapii, hormonalnej terapii zastępczej, ale, albo które próbowały i im bardzo zaszkodziła, bo na ogół tak jest. W pierwszej chwili jest euforia, bo działa, nie? A później się okazuje, że nie, że skutki uboczne są tak rozległe, że należy to natychmiast porzucić. Da się to wszystko wyleczyć, da się to wszystko wyregulować, przywrócić tą równowagę hormonalną żeńską. No ale trzeba najpierw ponaprawiać często to, co popsuła ta hormonalna terapia zastępcza. Także też nie ma tu odpowiedzi, co na menopauzę. Ja mam pytanie odnośnie bezpiecznego stosowania, bo są ludzie, którzy stosują farmakologiczne środki chemiczne i chcieliby włączyć do tego ziołowe... Preparaty ziołowe, tak? Tak jest. I teraz jak jest prawdopodobnie... Jak to zrobić? Więc proszę Państwa, ja tutaj wyznaję taki sam pogląd jak Pani Jadwiga Kępisty. Pani Jadwiga Kępisty, obecna tu z nami, z drugiej strony, bo opuściła powłokę fizyczną w lutym tego roku, mówiła zawsze tak. Jeżeli chcemy zaprząc dwa konie do tego samego wozu, a jednego zaprzężemy z jednej strony, a drugiego z drugiej, i one ciągną, to ten wóz nie ruszy. Więc moim zdaniem jest tak, że jak ktoś zanieczyszcza swój organizm z tej strony, przyjmując chemiczne, toksyczne środki zwane lekami i jednocześnie chce go oczyszczać, stosując te wszystkie terapie oczyszczające, to niewiele z miejsca ruszy. Jeżeli człowiek ten stwierdził, że leki mu nie pomagają, no bo lek z samej swojej definicji, prawda, lek powinien człowieka wyleczyć. Więc powiedzmy, że człowiek bierze leki miesiąc. No, efektu nie ma. Bierze drugi miesiąc. W zasadzie lek już powinien go wyleczyć po dwóch miesiącach, no bo lek leczy, prawda? Jeżeli okazuje się, że po dwóch miesiącach nie tylko, że on nie ma efektów terapeutycznych, ale czuje się znacznie gorzej, bo większość ludzi właśnie takie zgłasza tutaj objawy, a lekarz wtedy mówi, no ale proszę pana, to trzeba brać do końca życia. No to powinna mu się w głowie zapalić czerwona lampka, prawda? I powinien sobie pomyśleć, no to jak to? To ja mam to brać, ja się czuję gorzej, moja wątroba wysiada, nerki wysiadają, nie mogę rano wstać z łóżka, kładę się zmęczony i wstaję zmęczony, to jak ja mam brać te leki do końca życia? No jeżeli ten człowiek podejmie taką męską decyzję, że on po prostu z tego rezygnuje, no to wtedy ma sens ręce i nogi, jak to się mówi, terapia naturalna i oczyszczanie się. Zaczynamy od oczyszczania. Jeżeli są jakieś tabletki, bo są takie tabletki, proszę Państwa, chemiczne, których nie można tak odstawić z miejsca. Wiele, niby lekarze mówią, że nie wolno, a oczywiście wolno, można je odstawić natychmiast i naprawdę już z samego odstawienia tych tabletek człowiekowi robi się lepiej, bo takich ludzi jest mnóstwo. Oni to robią na własną rękę, ja nikomu nie mogę niczego takiego doradzić, prawda? Ale robią to na własną rękę, po prostu tak źle się czują, że mówią, a jak ja się tak źle czuję, to ja od jutra nie biorę nic, po prostu nic. Niedawno, czy jakiś czas temu widziałam takiego starszego pana w telewizji, który powiedział, że on tak strasznie się źle czuł po lekach, a poza tym on jest biedny, jego nie stać na te wszystkie lekarstwa. On to wszystko porzucił, postawił sobie na podwórku beczkę taką na deszczówkę, ponieważ to była zima, to nalał tam wody i wrzucił lodu i on się codziennie w tym moczył i zaczął tylko jeść czarny chleb i pić wodę źródlaną. I on się sam wyleczył z choroby nowotworowej, no więc porzucił leki z dnia na dzień. Tak też można, oczywiście. I nie było żadnych, ani nie tylko, że nie umarł, ale po prostu sam się wyleczył i jeszcze teraz o tym opowiada. Zrobił świetnie. Dla każdego jakaś jego metoda, prawda? Próbujmy. Także można oczywiście, jeżeli są takie leki, których nie można odstawić z dnia na dzień,
to zmniejszajmy, jeżeli ktoś podjął taką decyzję oczywiście, że nie chce już się leczyć tymi chemikaliami, bo mu tylko szkodzą, no to może sobie porozumieć się z lekarzem, prawda, a jeżeli lekarz jest temu przeciwny, to może to zrobić sam na własną rękę, że zmniejsza dawkę tego leku, powiedzmy o połowę. 2 tygodnie, mniejsza dawka o połowę, następne 2 tygodnie jeszcze o połowę, aż w końcu zostanie mu taka odrobinka, że tylko mógłby zobaczyć przez lupę. No i wtedy spokojnie przechodzi na terapię naturalną, albo już w trakcie tego zmniejszania, prawda, porcji leku przechodzi do terapii naturalnej i w pewnym momencie stosuje 2 metody, a potem przechodzi tylko na tą terapię naturalną. Jeżeli widzi, że to mu pomaga, niech kontynuuje. Jest takie przecież piękne powiedzenie, po owocach ich poznacie, prawda, więc patrzmy na owoce naszego działania. To nam wszystko odpowie na wszystkie pytania. Obserwujmy swój organizm. Będziemy wtedy widzieli, czy jesteśmy na dobrej drodze. A ja mam takie pytanie. Na pewno słyszała Pani o takim zjawisku jak chemtrails. Chemtrails? Tak, tak. Mhm. Czy to może mieć wpływ na wartość ziół na przykład? To może mieć wpływ na wszystko, proszę Pani. Na nasze zdrowie, na choroby, na nasz stan psychiczny, na wszystko po prostu, na wszystko. Nie, ja nie będę o tym mówić. Nie. To trzeba sobie przeczytać, tak. To ja tylko powiem w skrócie, że to takie smugi chemiczne, które widzimy na niebie, takie, które wydają się smugami po samolotach. Ale to jest bardzo obszerny temat, ja nie chcę go tutaj dzisiaj poruszać. To nie jest ta dziedzina, o której ja teraz się wypowiadam. Proszę bardzo. A moment zbierania tych ziół, bo słyszałem, że jest istotne, jakie zioło, w jakim momencie tam tego księżycowego kalendarza. Tak. To są bardzo takie ciekawe informacje. Z tym, że proszę Pana, jeżeli byśmy tak już zbierali zioła, że kierując się właśnie kalendarzem, fazą księżyca, to musielibyśmy też sobie zadać pytanie, czy my się kładziemy spać z kurami i czy wstajemy, skoro świt, kiedy kur pieje, prawda? Czy my jemy 3 posiłki dziennie, czy też jemy co chwilę? Czy my jemy żywność taką naturalną, nieprzetworzoną, czy też po prostu co chwilę podgryzamy kabanosa z czekoladką na zmianę. No więc, jeżeli nie przestrzegamy tego, no to co nam po księżycowych fazach, prawda, do zbierania ziół? Po prostu kierujmy się tym, że ziele zbiera się w momencie przed samym kwitnieniem albo w czasie kwitnienia, z pewnymi tam wyjątkami. Korzeń zbieramy wczesną wiosną, kiedy jeszcze nie wytworzył liści i kwiatów, albo zbierajmy wtedy, kiedy już liście obumarły. No i trzymajmy się tylko tych zasad takich ogólnych. No i oczywiście trzeba zbierać zioła też w dni, kiedy mamy ładną pogodę. Jeżeli poprzedniego dnia padał deszcz, to bardzo dobrze, bo zmył, prawda, jakieś tam pyły. No, ale zbierajmy powiedzmy około południa, czy między 12 a 13. No są takie zasady zbierania ziół i to też każdy może się z tym zapoznać. Tego się należy trzymać. A już fazy księżyca, no to już zostawmy zaawansowanym. Tym, którzy naprawdę żyją w zgodzie z naturą. Oni mogą zbierać zgodnie z fazami księżyca. Mhm. Ja mam takie pytanie. Czy do fitoterapii też można zaliczyć leczenie konopiami indyjskimi? Tak, oczywiście. Przecież to jest roślina. Konopie indyjskie to roślina lecznicza. Proszę Pana, moje zdanie, nie ma tu nic do rzeczy. To każdy z Państwa musi mieć swoje zdanie na ten temat, dlatego że ja uważam konopie indyjskie za wspaniałą roślinę leczniczą. Jest to roślina lecznicza i sami musicie przemyśleć, czy akurat ona dla Was jest cenna, czy powinniście ją używać. Jeżeli tak sięgniemy troszkę w głąb historii, no to dowiemy się, że dawniej w Polsce wszędzie rosły konopie, prawda? Wszędzie. Nawet pamiętam taką piosenkę z dzieciństwa, że no śpiewać niestety nie potrafię, ale jadą dzieci drogą i tak dalej, a w konopiach strach, czyli strach taki na wróble stał w konopiach, żeby wróble tych konopi tam nie obżarały. Także były od zawsze cenioną rośliną leczniczą, włóknistą i wszyscy gdzieś tam przy domu mieli pole, czy poletko konopi. Co się z tym stało, no to... No konopie siewne, proszę Pani, tak, a są też konopie indyjskie, pewnie, że są różne rodzaje konopi. Ale na temat konopi na szczęście już bardzo dużo się mówi i już tylko patrzeć, a będą. A jeszcze mam takie pytanie, czy Pani będzie kontynuować wykłady
Będę kontynuować, bo teraz stawiam na edukację i po prostu będę się starała uczyć Państwa, co możecie zrobić sami dla siebie. To będę właśnie mówiła o takich rzeczach, które możecie po prostu zrobić sami, które są za darmo. Tutaj, jak widzicie, niczego nie trzeba kupować, a nawet podkreślam, że nie powinniście kupować, dlatego że własnoręczne zbieranie powoduje, że wy wkładacie w to swoje serce i te zioła są jeszcze cenniejsze dzięki temu. Naprawdę nic nie zastąpi nazbieranego własnoręcznie ziela jemioły czy tego korzenia mniszka. Poza tym, no nie kupicie w sklepie zielarskim. Ja kiedyś miałam taki kurs zielarski i pokazywałam kursantom. Oto jest ziele piołunu kupione w sklepie zielarskim. Wysypaliśmy na talerz. A to jest ziele piołunu nazbierane własnoręcznie. Wąchaliśmy, smakowaliśmy. No naprawdę, to kupione w sklepie zielarskim, no nie chcę nikogo obrażać, ale naprawdę to wygląda po prostu jak zmiotki. Ja nie wiem, przecież piołun jest co roku. Można go nazbierać. No rośnie w ogromnych ilościach. A to ich ziele wyglądało po prostu jakby miało 4 lata. Jeszcze było przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Ani zapachu, ani smaku. Mój piołun w słoiku może stać sobie, znaczy ja tyle nie przechowuję, bo ja zbieram co roku, ale mam tam jakąś próbkę sprzed kilku czy kilkunastu nawet lat. Jak się ten słoik otworzy, to ono cały czas tak samo pachnie. A tutaj wysypany z woreczka niby zbiór tam 2000 rok wcześniej, czyli tak jak się zbiera zioła, a to ziele jakiś taki kolor jakby przegniły. Przecież piołun ma piękny, seledynowy kolor i taki mocny zapach. Jak się ten słoiczek otwiera, to aż po prostu bucha w nos. Taki goryczowy, piękny zapach. A to ziele ani zapachu, ani z takiego smak, taki ledwo gorzki. Wyglądało jakby ktoś się przefermentował. Nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem dlaczego. Przecież ludzie, no nie wszyscy wiedzą, prawda? Idą do sklepu zielarskiego i w dobrej wierze kupują sobie zioła, robią sobie mieszanki. Dlatego zbierajcie sami, naprawdę. Żadne ziele ze sklepu zielarskiego nie będzie miało takiej jakości jak to, które nazbieracie sami, a tego naprawdę możecie się nauczyć. I to jest naprawdę coś pięknego, żeby w sobotę i niedzielę zamiast pojechać do tej galerii handlowej jeszcze jednej, kupować następne rzeczy, których w ogóle nie potrzebujecie i przebywać w towarzystwie tych wszystkich elektronicznych kas i tak dalej, które też jeszcze upośledzają waszą odporność, to żeby wyjechać za miasto, jak to się mówi, prawda? Na łąki, do lasów, żeby uczyć tego swoje dzieci, żeby zbierać te zioła własnoręcznie. Wszystko znajdziecie, naprawdę wszystko znajdziecie. Ja wam nie każę szukać jakichś ziół takich trudno dostępnych, czy co już się nie widzi w naszych czasach. Ale no pokrzywa, mniszek, ziele mniszka, korzeń mniszka, ten czyściec chociażby, o którym nikt nie wie. Niedługo wszyscy będą wiedzieli. Czyśćca jest tak dużo, żeby nawet wszyscy Polacy wyszli na te łąki i do tych lasów, to i tak dla każdego wystarczy. Poza tym ile nam tego trzeba? No zbieramy sobie takie 2 słoiki i już mamy na cały sezon jesienno-zimowy. I możemy sobie zaparzać i leczyć wszystkie choroby z przeziębienia i jakieś bóle niezidentyfikowane stawów, czy po prostu nawet jak tylko nas już coś bierze, już coś czujemy, że jest nie tak, to zaparzmy sobie nawet jedną łyżeczkę, zalejmy tak jak herbatę, naciągnie, wypijmy na 2 czy 3 porcje. I mamy sprawę załatwioną. Też w naszych ogródkach przydomowych rosną różne zioła, mięta. No tylko zależy, gdzie te nasze ogródki przydomowe. No jeżeli na obrzeżach miasta, No, to jest sprawa kontrowersyjna, proszę Pani. Jednak uważam, że nie, dlatego że no, na obrzeżach miasta są obwodnice, prawda? No i tam jeżdżą samochody. No i niestety. Mamy bardzo dużo tych zanieczyszczeń. Musimy jeździć niestety, ale znaczy musimy koniecznie jeździć w takie naprawdę czyste tereny. Mamy, każdy z nas gdzieś tam zna. Ja mieszkam we Wrocławiu całe życie, a jeżdżę i takie tereny znam. Także szukajmy. Po usunięciu woreczka życiowego, jakie zioła? Nie odpowiem na to pytanie, bo się nie da. Jakie zioła po usunięciu woreczka żółciowego? Zależy dla kogo, proszę Pana. Zależy dla kogo. Zbyt dużo żółci powstaje. No to nie jest jeszcze odpowiedni objaw, żebym mogła ocenić. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Ja mam 2 pytania. Jedno jest takie, jeżeli pozbieramy i trzymamy w słoiku, bo wspomniała Pani zioła, które są nawet przed kilku lat. Ale przed kilku lat to tylko do pokazywania. W ciągu roku zużyć. Zbierajmy tylko tyle, ile nam jest potrzebne na rok.
Jeżeli w przyszłym roku nasze potrzeby albo naszej rodziny się zwiększą, nazbieramy więcej. Okay. A drugie pytanie mam takie, czy działanie roślin, chociażby tych, o których Pani mówiła, ma też takie przełożenie na przykład na inne organizmy, żeby mówię tutaj na przykład o psach. Ja pracuję z psami i zastanawiałam się, czy można zastosować... Można, tak, można. Oczywiście, trzeba najpierw dobrze o tym poczytać, bo też niektórych rzeczy, na przykład pieskom, nie wolno dawać. Każdy, kto ma w domu pieska, powinien wiedzieć, że na przykład nie wolno nigdy pieskowi dać ksylitolu, prawda? Ksylitol jest obecny w naszych domach, dlatego że psy mają zupełnie inny metabolizm i ten ksylitol może być dla nich śmiertelną trucizną. No, ale jeżeli chodzi o zioła, no to myślę, że po prostu trzeba tylko przeliczyć dawki. Przeliczyć dawki, tak. Tak. No to proszę, to w takim razie tak. Nie widzę w czyśćcu nic takiego, jak teraz tak sobie przemyślę, żeby nie można było zwierzakom dawać. Ja sama mam zwierzęta i zawsze te zwierzęta leczyłam przy pomocy ziół. Zawsze im pomagałam w różnych chorobach przy pomocy ziół. Przepraszam bardzo, a propos, tak, bo dzisiaj był taki program w telewizji, tak, odnośnie zwierząt w ogóle. Mhm. One, pieski, kotki to tam mają jakieś tam... pasożyty, które przy bliskim kontakcie ze zwierzątkiem, wiadomo, jak się przytulamy. Tak, tak. No to może, że tak powiem, się udzielić nam, tak? Coś może. Na odrobaczenie może. Naturalnego zwierzęcia. Powiem Państwu tak. My codziennie spotykamy się z milionami, a nawet miliardami drobnoustrojów chorobotwórczych. Oddychamy, przełykamy ślinę i już mamy to w swoim żołądku, prawda? Chodzimy w tym powietrzu, gdzie tego pełno fruwa. Przebywamy wśród osób, które nas mogą zarazić. Naturalną ochroną jest nasza odporność i nasz silny kwas solny w naszym żołądku. Człowiek odporny może przebywać wśród chorych i się nie zarazi. Także nie przesadzajmy z tym oczyszczeniem. Natomiast jeżeli mamy chorego w swojej rodzinie i mamy zwierzaki, to koniecznie nie tylko ten chory musi zostać oczyszczony ze wszelkich pasożytów, no bo widać, że jego odporność jest tak słaba, że on już złapał jakąś ciężką chorobę, prawda? Już ta choroba nie złapał, tylko rozwinęła się w jego organizmie. Więc dla tego człowieka groźne są różni nosiciele jeszcze innych pasożytów, prawda? Wtedy koniecznie musimy odrobaczyć całe otoczenie tego człowieka, czyli wszyscy, którzy z nim mieszkają w jednym mieszkaniu, którzy go odwiedzają i te wszystkie zwierzęta i to wielokrotnie, a zwłaszcza tego chorego człowieka. Bo na pewno o tym czytaliście, że pasożyty są przyczyną bardzo wielu chorób przewlekłych, w tym tak zwanych nieuleczalnych. Tak, tak jak mówiłam, ja używam czyściec lekarski, czyściec leśny do bardzo wielu mieszanek ziołowych. Praktycznie jest niewiele mieszanek, do których go nie dodaję. Energia roślin, to taki temat, rzeka. Właśnie dlatego zbieramy te rośliny ze stanu naturalnego, te, które miały kontakt z żywym słońcem, deszczem, wiatrem, z innymi roślinami, które sobie same wybrały, prawda? One mają tam przodków, więc cała ta energia wtedy jest w roślinie, a roślina z plantacji jest roślina, której jest zadana gwałt po prostu. Ja wiem, chodzi konkretnie o synergię, czyli o takie zjawisko, że... Ach, synergia, ja zrozumiałam, energia. Synergia, tak, oczywiście. Oczywiście, jak się układa mieszanki ziołowe dla danego człowieka, wszystko trzeba brać pod uwagę. Pewnie, że są rośliny, nie potrzeba czasami dawać dwóch roślin o takim samym działaniu do jednej mieszanki, a czasami też są rośliny, których działania są przeciwstawne, wtedy też nigdy ich nie łączymy w tej samej mieszance. No to już tak jest troszkę, można powiedzieć, wyższa szkoła, tylko trzeba się uczyć wiele lat. Można też korzystać z gotowych mieszanek, prawda? Są przecież książki na temat ziół. Jest wspaniała książka Wróćmy do ziół leczniczych ojca Czesława Klimuszki. Tam jak ktoś już koniecznie chce gotową mieszankę i odnajdzie tam siebie, prawda, swoją chorobę, no to może sobie taką mieszankę sam skomponować. Oczywiście ze zbieranych przez siebie ziół. Jeszcze jedna ważna sprawa, o której powinnam powiedzieć, że jak kupujemy sobie na przykład, kupujecie, bo ja nie kupuję, na przykład jakieś kapsułki z jakiejś rośliny leczniczej, gdzie jest wyizolowany jeden składnik, prawda? Naukowcy go znaleźli, wyizolowali i już zacierają ręce, że mają wspaniały
super działający składnik, na przykład sylimarynę z ostropestu. Ale patrzcie teraz, przecież roślina lecznicza to jest zbiór dziesiątków składników leczniczych. I jeżeli się wyizoluje ten jeden składnik, to myślisz, że on tak działa jak cała roślina? Nic z tego. Przecież te wszystkie, wszystkie składniki, które w tej roślinie się znajdują, one współdziałają. One, nawet jeżeli ten składnik jest najsilniejszy, to one jak gdyby pozwalają mu rozwinąć pełnię swojego działania. Dlatego nie ma nic lepszego, jak samemu sobie zrobić. I powiedzmy, że chcecie zażywać ostropest, to zamiast kupować kapsułki z ostropestu, tabletki z ostropestu, czy nawet ten mielony ostropest, to robicie naprawdę już bezsensowną rzecz, kupując mielony ostropest. Kto wie, jak długo on leżał gdzieś? I co do niego było dosypane, żeby sprzedać go? Przecież to jest wysoka cena nieraz, więc a co tam? Czy ktoś zbada skład genetyczny tego? Czy zobaczy, czy tam jest dosypana jakaś mąka na przykład? Czy tam rozkruszki już nie zrobiły swojego działania? Kochani, kupcie sobie ziarno ostropestu, zmielcie sobie sami już w tym młynku do kawy. I żeby, to też mało kto wie, żeby z ostropestu ta silimaryna w ogóle działała w naszym organizmie, to nie, że my go zalewamy wrzątkiem i pijemy. Nie, bo silimarynę trzeba wyekstrahować przy pomocy etanolu, czyli zwilżyć chociażby wódką. I dopiero wtedy ta silimaryna będzie w pełni wchłonięta. Czy ktoś wam o tym kiedy powie? Trzeba czytać. Proszę. Zmielić i zalać wódką w słoiczku, niewielką ilość, nie całość, prawda? Jak kupujemy sobie powiedzmy kilogram nasion ostropestu, to zmielmy na taki mały słoiczek, powiedzmy, taki jak od koncentratu pomidorowego. Zalejmy wódką, to się przegryzie, po tygodniu możemy zażywać. No co przy chorej wątrobie? No to co? A co to taka ilość maleńka wódki? A konserwę pani kupuje? Pasztet na przykład. Albo tuńczyka w puszce. No ale niektórzy kupują i nie wiedzą, że w takiej jednej puszce jest dla jego wątroby 1000 razy więcej substancji szkodliwych niż w tej odrobinie alkoholu. No co to znaczy chora wątroba? Najpierw trzeba wątrobę oczyścić. No tak, trzeba wątrobę oczyścić. Tak jest. Ostropest? Żeby cały był wilgotny. Po prostu. Nie ma stać jakaś warstwa alkoholu nad ostropestem. Po prostu zrobić papkę. Ma być wilgotny, zwilżony tym i szczelnie zamknąć słoiczek i z tego zażywamy po prostu. Wódką, tak. Wystarczy wódka. Taka zwykła, 40%. Proszę. Ciągle żywimy gniew, złość, zazdrość, to choćbyśmy oczyszczali wątrobę przez całą dobę na okrągło, to jej nie pomoże. Tak, proszę pani, wątroba jest zbiornikiem emocji, tych emocji negatywnych. Nie na darmo mówi się, że coś nam leży czy siedzi na wątrobie, prawda? Na wątrobie siedzą emocje te negatywne, a więc strach, żal, smutek, gniew, nienawiść, zazdrość, zawiść i różne tam jeszcze, jak tylko sobie wymyślicie. I jeżeli mamy zamiar wyzdrowieć, to musimy się zabrać za nasz organizm wielokierunkowo. A więc oczyszczamy wszystko, przede wszystkim oczyszczamy naszą duszę. Bo dusza jest, nie, tak powiem, ciało jest tylko ekranem, na którym dusza wyświetla swój film. To, co już widzimy w ciele fizycznym, każdą naszą chorobę, przypadłość, to dużo, dużo wcześniej ta choroba zaistniała w naszej duszy. Edgar Cayce powiedział kiedyś tak. Duch jest życiem, umysł budowniczym, ciało rezultatem. I miał 100% rację. Także jak leczymy sobie jakąkolwiek chorobę, a zwłaszcza te choroby ciężkie, nieuleczalne, śmiertelne, nie ma takich, to musimy się zabrać za wszystko jednocześnie. Oczywiście oczyszczamy nasze ciało i leczymy, spożywamy korzeniniszka, prawda? Dlatego, że jak już widzimy chociażby najmniejsze rezultaty, to od razu zdobywamy nadzieję i wiarę w to, że nam coś pomoże. I to umacnia naszego ducha, a jednocześnie pracujemy nad duchem, który wpłynie na ciało. Także wszystkie te działania są bardzo ważne i nie można nic od siebie oddzielić.
Także właśnie to, co powiedziałam na zakończenie tego dzisiejszego wykładu, że można się leczyć naprawdę różnymi sposobami, albo osiągnąć efekt leczniczy, albo nie osiągnąć. Bo to wszystko zależy od tego, czy zabraliśmy się za sprawę właściwie. A właściwie to znaczy od podstaw. Trzeba znaleźć źródło naszej choroby. Bardzo wiele osób dokładnie wie, że sami zaprosili chorobę do swojego życia. Różnymi sposobami. Nienawidząc właśnie, tym, że zostawili część swojego ducha gdzieś w przeszłości, prawda? W jakimś tam zdarzeniu, któremu oni zawinili, albo ktoś im zawinił i nie potrafią wybaczyć komuś, a najgorzej nie potrafią wybaczyć sami sobie. To jest najgorsza właśnie podstawowa przyczyna chorób. To, że nie potrafimy wybaczyć sami sobie, tego, co myśmy kiedyś zrobili. A to jest proste, wystarczy powiedzieć, w tamtym momencie ja, taki jak byłem czy byłam, w tamtym danym momencie nie potrafiłem i nie umiałem i nie mogłem zrobić inaczej. Przepraszam wszystkich, którym zawiniłem, prawda, jeżeli nie żyją, no to przeprośmy, zróbmy jakiś rytuał, prawda, oczyszczający naszą duszę. To był inny ja, a teraz jest inny ja, a my jesteśmy tylko tu i teraz, bo z przeszłości nie możemy zmienić ani ułamka sekundy, a przyszłość nam w ogóle nie znana. Więc bądźmy osadzeni tutaj, w tym miejscu, w tych realiach i nie rozpatrujmy tego, co tam kiedyś było. To znaczy, jak ktoś jest chory, to musi dokładnie przemyśleć, co zrobił, co jemu zrobiono. Nie jest łatwe czasami, ale trzeba nad tym pracować i bez poruszenia tego aspektu naprawdę nigdy nie będzie wyzdrowienia. Już nawet nie wiem, ile zjedli korzenia mniszka. Ale na pewno nam pomoże w takim jakby pierwszym etapie wychodzenia z choroby, prawda? Bo dla takiego człowieka, który już jest jedną nogą na drugim świecie, to jest bardzo cenne. Nawet to, że on na drugi dzień jakoś lżej oddycha, prawda? Albo że mógł się wypróżnić, powiedzmy. Albo że coś zaczyna, na coś zaczyna mieć ochotę, coś zaczyna mu smakować. Także wszystkie te działania musimy włączyć, żeby osiągnąć wyzdrowienie. A przede wszystkim poszerzać swoją wiedzę i świadomość. Bo ja zawsze wszystkim mówię, wszystkim, którzy się zwracają o pomoc. Ludzie, nie ma całkowitego wyleczenia bez zdobycia wiedzy o przyczynach choroby i poszerzenia swojej wiadomości, swojej świadomości. Proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy ziła są tylko dla chorych, czy profilaktycznie zdrowy może zażywać? Pewnie, że może, proszę Pani. Zioła przecież jako przyprawy, prawda, może sobie popijać taką herbatkę z czyśćca po to właśnie, żeby zachować zdrowie. To są też metody na zachowanie zdrowia, a nie tylko na jego przywracanie. Tak, pewnie, że tak. Tak jak mówiłam o tym deptaniu po kamieniach, czy płukaniu z olejem. Ci, którzy się nauczyli tej metody płukania z olejem, oni robią to codziennie, bo oni widzą, że po prostu, tak jak dawniej, co jesień, zima, chorowali, kaszlali, leżeli w łóżku. Tak teraz są całkiem zdrowi, a wszyscy naokoło kaszlą, smarkają, oni się nie zarażają. Dlatego, że tak podnieśli swoją odporność, że już ich nic nie rusza. Także pewnie, że tak, jako profilaktyka jak najbardziej. Jakieś przerwy między stosowaniem tego? Przerwy takie? Płukaniu z olejem nie. Nie trzeba, chociaż czasem są takie choroby naprawdę ciężkie, zaawansowane, że jak człowiek zaczyna płukać usta olejem, to widzi bardzo duże efekty oczyszczania i po prostu no, musi zrobić jakąś tam przerwę, 2-3 dni czy tydzień, żeby te wszystkie toksyny z niego wyszły, bo to naprawdę nieraz leje się z nosa, dosłownie ropa, odchrząkuje, prawie oddychać nie może, bo mu spływa ta wydzielina po gardle, musi co chwilę przełykać ślinę. No to trzeba wtedy zrobić przerwę, ale to wszystko po prostu już trzeba indywidualnie. Ale potem znowu zacząć, a nie mówić, że mu olej zaszkodził. Przy ziołach? Przerwy robić przy ziołach? Tak. Zazwyczaj jak się robi mieszankę ziołową dla jakiegoś człowieka, to stosuje się powiedzmy przez 3 tygodnie czy przez miesiąc jedną mieszankę. Potem robi się przerwę, powiedzmy tydzień czy 10 dni, to się dobiera wszystko indywidualnie. I potem należy wprowadzić zupełnie inną mieszankę, bo organizm ludzki też się przyzwyczaja. Tak? Ja przepraszam, bo też na internecie Pani nie zobaczyłam i stosuję właśnie to oczyszczenie tym olejem. Tak. Nie mam jakichś takich efektów, tak jak Pani mówi, to znaczy, tak, że nic mi tam nie ścieka. Natomiast czy to się może tak objawić, że tam gdzieś coś wyskakuje? O, pewnie. Oczywiście, że tak. Przecież skóra to jest jedna z tych miejsc, przez które organizm wyrzuca toksyny. Jednym cieknie z nosa, innym z oczu, inni mają biegunkę, inni się pocą nadmiernie, no tak jak trzeba, prawda, w tym czasie.
wszystkimi możliwymi otworami z człowieka coś wyłazi, a zwłaszcza jak się człowiek oczyszcza z metali, proszę pani, to wtedy nieraz cała skóra jest pokryta pryszczami, bo metale pięknie wychodzą przez skórę. Oczywiście już w postaci związków, nie jako same metale, bo one są uwięzione w tkankę. Tak. Czy czasami człowiek nawet nie ma świadomości, że ma na przykład przypchany nos, bo się tak przyzwyczaił. Ja gdy rozpoczęłam właśnie to pukanie tym olejem, to po dwóch dniach właśnie mi się uwolniło i mówię, o, nos jest bardziej drogi. Prawda? Tak. Naprawdę. Natomiast jeszcze stosuję również to masełko Omega-3. Omega-3 i stwierdzam, że kiedyś, jak zjadłam czasami czy to ciasto z serem, no to po kilku godzinach się zastanawiam, czemu ja mam zgadę. A w tej chwili nie wiem, co wpływało, czy ten cukier w tym serniku, czy co. W każdym razie odczuwałam, że jest zgada. Słaba, ale była. Natomiast teraz, kiedy sobie obkładam kromki bardzo obficie i tam jeszcze coś, albo pietruszka krojona, albo czosnek. To nie ma tego zjawiska, prawda? Dlatego, że masełko omega-3, ja nie wiem, czy ja wtedy powiedziałam, już nie pamiętam, można to sprawdzić, leczy doskonale wszystkie nadżerki i uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, żołądka i jelit. Po prostu substancje, które zawiera tą masełko omega-3, są silnie lecznicze, one regenerują tą błonę śluzową. Dlatego nawet jeżeli tam coś się cofa, żółć czy kwasy, to nie ma tego już efektu. Jak nikt się nie zgłasza, to mogę zapytać jeszcze? Tak, proszę. Mamy czas jeszcze, mamy czas chyba do 21, tak? Zwróciłam uwagę, jak pani powiedziała, że tutaj tego nie pije, tak? Czyli tej kawy, a z tą kawą jest nie, tak? No z tą? To nie jest kawa. A co to jest, proszę pani? Wysoko przetworzony produkt, który przeszedł przez wiele maszyn. Niech pani sobie zobaczy, jak się produkuje taką kawę. Kawa jest lekiem, ale kawa, którą kupujemy w ziarnach, mielimy ją sobie w domu, niewielką ilość, na następne 2 czy 3 dni zaparzamy ją, następnie przecedzamy ją i dodajemy do niej tylko 2 rzeczy, które są dozwolone do kawy. Miód naturalny od pszczelarza i olej kokosowy nierafinowany, ewentualnie łyżeczka prawdziwego masła. To są 3 rzeczy, które wolno dodać do filiżanki kawy. Cała reszta to nie jest kawa. Nie nazywajmy tego kawą. A tak, przyprawy oczywiście. Cynamon, kardamon, goździki, imbir, co tam kto chce do kawy, oczywiście. Tak. Ale można w ogóle bez niczego kawy. Tak, można. Można. Żeby tylko nie dodawać do niej mleka, broń Boże. Już wszyscy, którzy się interesują naturalnymi terapiami oczyszczania, wiedzą, że do kawy nigdy nie dodajemy mleka, dlatego że kawa zawiera garbnik, a mleko zawiera białko. I te dwie substancje łączą się ze sobą w nierozerwalny kompleks, który nie ulega strawieniu, tylko jako klejący i oślizgły pełznie po naszej błonie śluzowej, przełyku, żołądka i jelit i wpada do najbliższego uchyłka jelitowego, tworząc tam kamienie kałowe, które nosimy w swoim organizmie przez wiele lat i które codziennie do naszej krwi oddają toksyny. I my stajemy się coraz bardziej ospali, zmęczeni, nic nam się nie chce i mówimy, idziemy do lekarza, a lekarz mówi tak, aha, dopadł panią zespół przewlekłego zmęczenia, ale nigdy nas nie zapyta, czy pijemy przypadkiem kawę z mlekiem. Tak. No. Już nie mówiąc, że takie połączenie wywołuje właśnie choroby przewodu pokarmowego, zgagę, nadżerki w błonie śluzowej. Chciałam jeszcze zapytać, czy grzybką buchę, czy herbata, czy japońska? Proszę państwa, zajmuję się wyłącznie roślinami leczniczymi rosnącymi w Polsce. Dlatego ciężko mi jest odpowiadać na takie pytanie. Swoje zdanie oczywiście mam, ale tu nie będę go wypowiadać. Ja uważam, tak jak ojciec Klimuszko, że wszystkie rośliny, które nam są potrzebne do terapii, mamy na naszej ziemi, na tej, na której po prostu żyjemy.
grzyb kombucha, czy jak mu tam, to zdaje się, że jest gdzieś z Chin, tak? Przed wiekami z Chin przywędrował, ale jest cały Europejski. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego kto uważa, że dla niego jest dobry, ja nie mam nic przeciwko temu. To trzeba już wykonać eksperyment na swoim własnym organizmie. Natomiast ja będę wam zawsze mówiła o ziołach rosnących tutaj, na tej ziemi. Które możecie sami sobie nazbierać. Wiadomo, że tego grzyba to trzeba kupić, prawda? No. Są jakieś wydawnictwa książkowe, które pani pisze? Ja piszę? Nie. Ja niczego nie napisałam. Ale książki na ten temat są. Już nic nie trzeba pisać, naprawdę. Wszystko znajdziecie, wszystko już jest napisane. To wszystko, o czym wam mówię, też już jest. Na temat ziół? No przede wszystkim Klimuszko, wróćmy do ziół leczniczych. Jadwiga Górnicka, też piękna książka o ziołach leczniczych, jeżeli chodzi o zioła. Natomiast książek, które mogę polecić, jest tak dużo, że chyba zrobię o tym osobny program. Tak, pan Różański ma swoją stronę i tam można się zapoznać ze wszystkim, co was interesuje na temat ziół. Naprawdę jest to najlepsza strona, jaką znam i to, co on pisze na temat ziół, to jest wielki pasjonat ziół. To jest człowiek, który po prostu w tą pracę wkłada całe swoje serce. To widać po tym, co on pisze. I on właśnie, bardzo go interesują takie stare receptury. Mnie to też bardzo interesuje. I często z tej strony korzystam i polecam wam ją. Naprawdę, jeżeli chcecie znaleźć przepis na właśnie jakieś mieszanki ziołowe, mikstury, jak wykonać nalewkę z jakiegoś ziela, to właśnie tam wszystko znajdziecie. Proszę podać jeszcze raz stronę. Różański.li. To wszystko będzie na YouTube, bo wszystko to, o czym dzisiaj mówiłam, będzie w ciągu 2-3 dni umieszczone na YouTube. Tak jak ten pierwszy wykład. Tak. W jakiej formie? To też z korzenia, czy... Nie, to już z ziela skrzypu wykonujemy, tak. Ze świeżego albo suszonego i też trzeba zrobić odwar z ziela skrzypu. Bo żeby ta krzemionka organiczna przeszła do roztworu, to musi być zrobiony odwar. Też znajdzie pani bez problemu, jak wykonać odwar z ziela skrzypu. I też można go popijać, ale raczej w mieszankach. Samego ziela skrzypu nie zaleca się pić. Tak. Bo odwar to skrzyp. Tak. Że jest twardy, inaczej. Tak, skrzyp jest inaczej zbudowany. Tutaj są włoski parzące, które już są zbudowane z krzemionki i węglanu wapnia. Tak. I wystarczy zrobić taki przecier i już pani tą krzemionkę wchłania. Także pokrzywa w tej formie. Zawsze się robiło z pokrzywy sałatki, prawda? Zupę z pokrzywy. Pokrzywę jak szpinak. Także. Tak, tak, tak. Ale w skrzypie to jest zupełnie inaczej ta krzemionka uwięziona, prawda? Tam bez zrobienia odwaru, a można robić i napar, i odwar, i łączyć je razem. Natomiast jeżeli chodzi o pokrzywę, to tu jest w pełni przyswajalna. Jeszcze mam pytanie o tego czysta leśnego. Czy tam to się zbiera część zielną i kwiatostan? Tak, zbieramy ziele w czasie kwitnienia, a więc między czerwcem a wrześniem. Całość, ziele, herba, czyli to, co jest nad ziemią, bez korzeni. No to cóż, proszę Państwa, nie ma więcej pytań, to dziękuję wam wszystkim. Aha, już się zgasiło, ale na tej mojej stronie na Facebooku barbarakazana.naturoterapia możecie sobie wszystko poczytać, zadawać pytania. Ja staram się w miarę możliwości często przeglądać i na te pytania odpowiadam. Dzięki każdej wpłacie mogę realizować nowe audycje. Pod filmikiem znajduje się link do wsparcia studia VTV. Nie zapomnij subskrybować kanału. Dziękuję. Michel Rachel.